To może jakiś pojedynek z panem ministrem Czarnkiem. Nie wiem, czy w studiu telewizyjnym, czy na ringu. No jak na ringu, to urwałbym mu głowę. Ta wczorajsza odpowiedź na nieco żartobliwą propozycję dziennikarza Polsatu na sportowe rozwiązanie konfliktu na linii minister-prezydent, co po niektórych wprawiła w osłupienie i to bez względu na polityczne barwy. To jest język, który nie powinien mieć miejsca w polityce. To jest bardzo słaba wypowiedź, słaba, chociaż mówi o boksie. Znamy słabość pana prezydenta do boksu. Zapraszam, zobaczymy, jak długo ustoi. Mimo słów krytyki, dziś z wypowiedzi prezydent się nie wycofał. I to mimo tego, że minister edukacji i nauki w mediach społecznościowych zadeklarował, że nie podejmie rękawicy. Przemilczę to, dziękując, że jednak nie będziecie szantażować dzieci i ich rodziców nauką zdalną. Kto bije teraz? Prezydent Jacek Jaśkowiak w przeszłości, już jako prezydent Poznania, krzyżował rękawice w celach charytatywnych. Podczas gali, w której zmierzył się z Przemysławem Saletą, zebrano 230 tysięcy złotych. Jak dziś mówi, w podobnych okolicznościach widziałby siebie w ringu z Przemysławem Czarnkiem. Być może z ministrem Czarnkiem emocje byłyby tak duże, że zebralibyśmy na jakiś szczytny, godny cel jeszcze więcej pieniędzy. W teoretycznym pojedynku Jaśkowiaka z Czarnkiem to prezydent Poznania byłby wyżej oceniany. Od lat trenuje boks. W swoich sparingach mierzył się m.in. z Arturem Szpilką czy Mariuszem Wachem. Minister edukacji nie posiada podobnej przeszłości sportowej. Kontrowersja się sprzedaje. Ocenia politolog profesor Szymon Osowski. Zaznacza, że wypowiedź Jacka Jaśkowiaka trzeba ocenić w szerszym kontekście, a nie jedynie groźby urwania głowy w bokserskim pojedynku. Cały czas pamiętajmy, że była to jednak reakcja na wcześniejszą wypowiedź pana ministra, która może nie była w tym sensie ostra, ponieważ nie było tam o urywaniu głowy, natomiast też była bardzo mocna, jeśli chodzi o merytoryczną odpowiedzialność samorządów za to, co się dzieje w szkołach. I dodaje, że zbliża się kampania wyborcza, a wraz z nią będzie się zaostrzać język debaty politycznej. Mimo to nie sądzi, by kiedykolwiek doszło do pojedynku innego niż ten na słowa. Myślę, że nikt by nie chciał, bo bałby się przegrać. Między ministrem a prezydentem Poznania już od kilku tygodni dochodzi do walki wagi ciężkiej. Tylko, że na słowa. Przemysław Czarnek groził samorządowcom, a więc i władzom Poznania, że wprowadzi zarząd komisaryczny tam, gdzie zimą nie będą ogrzewane szkoły. Zarzucił też rozkradanie pieniędzy. Panie Trzaskowski, panie Jaśkowiak, jeśli nie będziecie rozkładać pieniędzy, które wam przekazujemy, to na pewno będziecie mieć pieniądze na ogrzewanie i prąd. Tak Jacek Jaśkowiak odnosi się do oskarżeń ministra Czarnka. Jest wyjątkowo chamskim ministrem. Jego wypowiedzi dotyczące samorządowców, jego wypowiedzi dotyczące zarządu komisarycznego są po prostu nieakceptowalne. W piątek prezydent weźmie udział w proteście samorządowców przeciwko energetycznej polityce rządu. Pod kancelarią premiera będą starali się przekonać rząd, że to głównie od niego zależą dostawy węgla, a co za tym idzie ciepłe grzejniki. Błażej Filipiak, Puls Dnia.